organizacji wydarzeń na sesji poprzedniej zostałem zmuszony, aby zająć się analizą kosztów ciepła dostarczanego przez naszą spółkę, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Podczas debaty na ostatniej sesji jeden z panów radnych określił, że PEC bardzo drogo dostarcza ciepło do naszych osiedli, stąd też reagując na te słowa, chcąc sprawdzić, ten czas też wykorzystałem na analizę. Żeby nie zniekształcić tego sformułowania, chciałbym przywołać słowa wypowiedziane na poprzedniej sesji. Bardzo proszę obsługę techniczną. Panie ministrze, pan tutaj również dosyć rozkosznie opowiadał o tym, jak to energia cieplna pana dużo kosztowała, więc jeżeli jest to tak drogo, to może pan burmistrz, energia cieplna, podgrzew to jest jeden koszt. Jeżeli pan burmistrz uważa, że jest tak drogo, to być może zastosujmy eksperyment na tym osiedlu Popiełuszki i może niech pan burmistrz taki wniosek złoży. Ciepłownia, która jest na osiedlu Popiełuszki, jest przystosowana, żeby włączyć ciepło z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, którego właścicielem tego przedsiębiorstwa jest miasto. I rozliczmy po kolejnym sezonie mieszkańców Popiełuszki z tej energii, która jest sprzedawana przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. I wskażę tylko, że energia cieplna, która jest dostarczana do innych osiedli niż osiedle Popiełuszki, jest o 35% droższa niż to, co jest dostarczone na osiedle Popiełuszki. Jeżeli chcemy zafundować dobrobyt w postaci ciepła kupionego w przedsiębiorstwie, którym zarządza, którego właścicielem w naszym imieniu jest pan burmistrz, zróbmy to. Zobaczymy, jak podziękują wtedy mieszkańcy wszystkim nam za tego decyzję. Ja akurat wywodzę się z tego nurtu. Proszę państwa, jak państwo słyszeliście, pan radny Jacek Tomaszak określił, że PEC dostarcza ciepło do innych osiedli drożej o 35% niż spółdzielnia do osiedla księdza Popiełuszki. W związku z tym zażądałem od pana prezesa rozliczeń w tej sprawie i zestawiłem to rozliczenie przedsiębiorstwa energii cieplnej z rozliczeniem ciepła z bloków, uśredniając oczywiście, bo jest kilkanaście bloków na osiedlu, więc uśredniając te koszty, chciałem sprawdzić, jak to rzeczywiście tak naprawdę jest. I żeby nie zabierać państwu radnym czasu, ostatnie 3 lata chciałbym przeanalizować, jeśli państwo się zgodzą. W sezonie 2007-2008 PET dostarczał ciepło do innych osiedli w cenie 46 zł 46 groszy za gigajoule energii cieplnej. Spółdzielnia 54,71. Czyli drożej nie dostarczał PET, a spółdzielnia o 17,75%. W sezonie 2008-2009 PEC dostarczał ciepło do innych osiedli w cenie 49,37 zł za gigajoule. Spółdzielnia 62,98. Czyli nie drożej PEC, a ponownie w tym sezonie spółdzielnia i to aż o 27%, 57%. W sezonie 2010-2011 PEC dostarczał ciepło do innych osiedli w cenie 52,10 zł. Spółdzielnia 63,95 zł za 1 gigajoule. Czyli ponownie nie PEC, a spółdzielnia drożej dostarczała ciepło i to o 22,74%. Chciałbym... No tak, tak to się nie pojawia, ale ja mam zobowiązanie wobec Wysokiej Rady i naszych mieszkańców. Chciałbym, panie prezesie, jednocześnie panie radny Tomasiak, złożyć wniosek, tak jak pan sugerował przed chwilą. Chciałbym złożyć wniosek o przyłączenie osiedla do PEC-u, bo jak pokazały liczby, PEC dostarcza ciepło znacznie taniej niż to z tamtej kotłowni ma miejsce.